Cześć, dzisiaj mam denko, nie za dużo produktów, ale zawsze coś można na ten temat powiedzieć. I na pierwszy rzut idzie płyn do płukania tkanin z DM-u. Co mogę powiedzieć? Zapach bardzo, bardzo spokojny i bardzo taki, chciałam powiedzieć smutny. No taki nieutrzymujący się. Odkręcicie butelkę i jakby ona powstała z 5 minut, to cały zapach by uciekł. I nie za bardzo by było go czuć w mieszkaniu. Na ubraniach też nie za długo się utrzymuje. Nie oszukujmy się, teraz kiedy jest wiosna, a lato jeszcze jak przyjdą upały i użyjemy proszku, nawet samego, ale jeszcze jak z płynem i wywiesimy pranie na balkon czy na działkę, to ten zapach tego proszku albo płynu utrzymuje się dość dłużej niż normalnie w zimie się suszy przy kaloryferze albo gdzieś tam przy kominku, ale tutaj to nie zdaje rezultatu. Bardzo delikatny, naprawdę zapach utrzymujący, na tkaninach się ten zapach. Czy do niego wrócę? Chyba nie. Dwie butelki, 2 żele antybakteryjne, cytryna i aloes. Powiem Wam, że aloes, one nie mają zapachu, no ta cytryna niby trochę jakoś tam pachnie, ale wiecie, to jest taki, o nawet nie, chyba takim dziwnym czymś, bardzo sztucznym. Najładniej chyba pachniał ogórek to był, czy coś zielonego w każdym razie, a tu jest aloes, aloes i aloes nie pachnie niczym w ogóle, całkiem nic, ale za to miał takie delikatne drobinki, można by go, no tak delikatnie pachnie męskimi perfumami jak się otwiera, ale takimi, wiecie, z bardzo dolnej półki. Nie jest to jako drażniący zapach, jest, ale no tak jak mówię, ja do nich nie wrócę, wypróbowałam. Może kupię z tej wysokiej półki, które dziewczyny na YouTube reklamują, że są super ekstra, te żele antybakteryjne. Zawsze je mają przy sobie, w razie potrzeby można użyć. Może wypróbuję, ale chyba jeszcze nie teraz, muszę odpocząć od tych. Mój numer jeden to jest wysuszacz. Ja Wam o nim już wiele razy mówiłam. Jeszcze nie zamówiłam następnego pudełka. Za to dostałam w ostatniej tam paczuszce, którą zamówiłam przez internet. Taki troszeczkę jest większa buteleczka i ma spryskiwacz. Także powiem Wam, jak tamten się sprawia. Na razie nie otwierałam, ponieważ jak dostałam paczkę, używałam tego, a kiedy teraz mogłabym już użyć tamtego, wypróbować, nie wypróbuję, bo nadal mam hybrydy. Także a hybrydy utrzymują się naprawdę fantastycznie. Lakier już mi się znudził przez tyle czasu, co minęło, no ale co tam wytrzymam. Ważne, że na drugi dzień nie muszę zmywać i malować paznokci. Co jeszcze? Aha, do tych płatków też nie wrócę. O, zagubiłam płatek, a nie, jest w środku. Do tych płatków nie wrócę. Słuchajcie, no rozdwajają się. To jest firma Daily Care. Bardzo się rozdwajają. Oj, postawiamy. Bardzo się rozrabiają. Tak, dzielą się na 2. Nawet bym powiedziała, że na 3. Zobaczcie, delikatność. Pisałyście mi ostatnio, w sensie takim, że jak pokazywałam ostatnio zużyte takie rozdwajające się płatki, to pisałyście mi, że Wy bardziej lubicie, jak się rozwajają, bo wtedy one ogólnie są miękciejsze, bardziej miękkie niż te, które mają perforacje i się nie rozdwajają, są bardziej twarde. No każdy lubi to, co lubi. Ja akurat nie lubię rozdwajających się, bo wszędzie mam tego pyłku pełno, nie tylko tam, gdzie powinien być, czyli dotykając policzków, zmywania twarzy, oczu. Ja wolę tamte jednak. No trudno, przetestowałam i przychodzę z ziają. Takie mam lekko mieszane uczucia. Ja już mam naprawdę dość długo go, ponad pół roku. Dopiero go zmęczyłam, no bo miałam kilkanaście innych balsamów, które i kremów i mleczek, które chciałam popróbować i chciałam zdenkować. To zostało mi na szarym końcu. Czemu mieszane uczucia? Słuchajcie, no niby to na oliwia, bo to jest naturalne oliwkowe mleczko do ciała dla suchej i normalnej. Ja mam mega suchą, nie normalną, tylko mega suchą skórę, że muszę naprawdę się 2 razy dziennie balsamować albo kremować. No delikatnie przez jakieś 10, może 15 minut nadaje taki delikatny połysk oliwkowy, w sensie nawilża niby tą skórę. no nie wiem, każdy musi sam przetestować, czy u niego się sprawdzi. No wielki plus pompka oczywiście, dlatego, że ja mówię, na mojej skórze mało rzeczy się sprawdza, takich do nawilżania, ale może dla Was, jak macie mniej wysuszoną skórę albo lubicie produkty z ziai, polecam. Także co? Denko zdenkowane, filmik nakręcony, idą do wyrzucenia, opakowania, a ja się z Wami żegnam, do jutra i bardzo cieplutko Was pozdrawiam, pa pa.